witamy na konferencji prasowej po spotkaniu Skry Częstochowa ze Stalą Rzeszów. Z nami jest trener drużyny gości, pan Daniel Myśliwiec. Panie trenerze, prosiłbym o kilka słów podsumowania dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. Na wstępie przepraszam, ale mogę nie być dobrze zrozumiany ze względu na mój głos i to nie wynika oczywiście z dynamiki meczu, bo raczej byłem spokojny. Żartowałem nawet w szatni, mówiąc moim piłkarzom, że już wczoraj wiedziałem, że zagramy taki mecz, że odbierze mi mowę. I tutaj jeszcze można powiedzieć o bramce Bartka Poczobuta, że chyba o nią chodziło. A tak mówiąc całkiem poważnie, ja i my ogólnie bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo patrząc na nasze poczynania, to myślę, że zasługujemy w ogólnym rozrachunku na więcej punktów. I to potwierdza też podejście przeciwników, bo Skra, która bardzo często praktycznie każdego rywala chciała od początku potraktować agresywnie i bardzo często stosując pressing na nas, wychodzi jako trzeci zespół z rzędu, można powiedzieć, tak bezpośrednio schowane we własne pole karne, i to jest coś, co my obserwujemy, coś, nad czym też chcemy pracować, żeby bez względu na to, czy przeciwnik, tak jak na początku ligi, chciał nas presować, myśląc, że się poddamy i że będziemy po prostu uciekać do jakichś bezpośrednich rozwiązań. Tak teraz przeciwnicy widzą, że sobie z tym radzimy i cofają się w własne pole karne. To mnie oprócz zwycięstwa oczywiście napawa optymizmem, że tak dobrze broniącą, bo to też trzeba podkreślić, że Skra ma bardzo też taki czytelny i powtarzalny sposób obrony pod nas. Dzisiaj też widać, że się ekstra przygotowali, chcąc zniwelować nasze, szczególnie skrzydła. Podsumowując, cieszę się nie tylko ze zwycięstwa, z kontekstu tego, w jakim my jesteśmy, a drużynie gospodarzy życzę więcej odwagi i takiej wiary jeszcze, że mogą zdobyć zdecydowanie więcej punktów, tak jak pokazali to po stracie bramki, że w tej drużynie jest większy potencjał niż pokazują to punkty, w których ostatnich meczach zdobyli. I mam nadzieję, to oczywiście jest sprawa Skry i klubu, ale będę trzymał kciuki za większą jeszcze odwagę, bo wierzymy, że to ona będzie prowadzić do punktów. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Panie trenerze, ja bym chciał zadać kilka pytań do przeglądu sportowego, tylko nie wiem, czy byśmy wykorzystali tą część konferencyjną, czy gdzieś, nie wiem, trochę z boku. Daniel, nie miałby się Pan przeciwko. Absolutnie nie. To pytanie do Panów, ja się mogę dostosować. No myślę, że ta 17. kolejka to jest taki dobry czas na jakieś pierwsze podsumowanie. Jesteśmy na półmetku. W takim szerszym kontekście trochę zapytam o całą tą pierwszą ligę, bo to jest naprawdę niesamowity sezon, patrząc i na górne, i na dolne regiony tabeli. No walka o awans, walka o utrzymanie niesamowita. To, że doszły takie zespoły jak Wisła, bardzo wzmocniły tą ligę? Patrząc na sumę piłkarzy i same marki, to na pewno. I ja też, obserwując już wcześniej w poprzednim sezonie pierwszą ligę, to też mam takie odczucie, że ona jest generalnie mocniejsza. Także to mnie też cieszy i to też powoduje, że myślę, że walka, tak jak Pan powiedział, czy o górną, czy w dolnej części tabeli, o utrzymanie, będzie też do samego końca, myślę, że bardzo ciekawa. Teraz po tej wygranej 25 punktów rozumiem, że cel w Rzeszowie się nie zmienia. Chcecie awansować już w tym sezonie? Chcemy zrobić wszystko, żeby grać dobrze i punktować. I grać, punktować na miarę naszego potencjału. I to się nie zmienia. Oczywiście jako ludzie ambitni zawsze mierzymy jak najwyżej, w pierwsze miejsce. Ale też musimy oczywiście wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim miejscu jest klub. I wtedy oceniać na podstawie takich bardziej wymiernych wskaźników, a nie tylko wyniki pojedynczych meczów, czy nawet tabela w połowie rozgrywek. Ta drużyna, która jest teraz, którą Pan teraz ma, jest zadowalająca, czy jakichś ruchów zimą można się spodziewać na tych pozycjach? Ja jestem zadowolony z tych piłkarzy i z tego, w jaki sposób oni się rozwijają i pracują, ale oczywiście, jeżeli chodzi o ruchy kadrowe, przerwa jest bardzo długa i wtedy będę rozmawiał z dyrektorem sportowym, ale tutaj w temacie transferów to na pewno lepiej pytać jego, a nie mnie. O jeden mecz chciałem zapytać się z tej rundy, mecz derbowy z Rzeszowem, to jest takie spotkanie, które gdzieś tam boli, które jest szczególne? Bardzo często dostaję pytanie na ten temat. Każda strata punktów boli. W tym przypadku oczywiście dało się odczuć, że być może wiele osób bardziej pragnęło zwycięstwa od zwycięstwa w innych meczach, ale
Tutaj ja też nie chciałbym się rozwodzić na temat kontekstu tego meczu tak bardzo w sposób szczegółowy. My wiemy po prostu, że z jednej strony mogliśmy zrobić zdecydowanie więcej, a z drugiej strony wiemy, że my jako klub też możemy przy okazji takich momentów robić po prostu więcej i sprawić, że ta drużyna będzie miała więcej punktów. A myśli trener, że ten potencjał około sportowy w Rzeszowie jest już na poziom ekstraklasy? Myślę, że zainteresowanie kibiców, sponsorów, tą otoczkę całą. Pomimo tego, że nie mamy największego stadionu i takiego zaplecza kibicowskiego i miasta takiego jak chociażby Kraków, to myślę, że frekwencja jest całkiem niezła, bo około 4000 przychodzi na nasze mecze i Rzeszów, nasza część Rzeszowa nie patrzy na to, czy gramy z Wisłą Kraków, czy gramy z Ruchem Chorzów, czy gramy z jakimiś takimi teoretycznie mniej renomowanymi markami i frekwencja jest kapitalna, co widać też nie tylko policzonej frekwencji, bo to można bardzo często zawyżyć bądź pomniejszyć, ale na zdjęciach z meczów i tego, jaki hałas robią nasi kibice, także myślę, że tutaj na pewno widać progres i to, że kibice też zaczęli wierzyć w tą drużynę i my praktycznie z takimi kosmetycznymi zmianami jesteśmy w stanie, nie chcę mówić, że zwojować pierwszą ligę, ale bardzo często się słyszy z ust trenerów drużyn przeciwnych, że gramy piłkę taką bardzo nieszablonową i taką bardzo atrakcyjną i myślę, że to jest też taki kapitał, który będzie się sam napędzał. A znów wracając do meczów, to bardzo mało jest takich, w których my mieliśmy poczucie, że zasłużyliśmy na stratę punktów, wyłączając kontekst na przykład Zagłębia Sosnowiec, gdzie tam mówiłem, że mieliśmy praktycznie najkrótszy czas na regenerację, do tego 120 minut z Koroną. Czyli oczywiście nie tłumacząc, bo Zagłębie wtedy wygrało zasłużenie, ale wiemy, że w normalnych warunkach bylibyśmy w stanie wycisnąć z każdego meczu coś więcej i to nas napawa takim optymizmem, ale nie na zasadzie, że na euforii czy na atmosferce pojedziemy sobie, mówiąc kolokwialnie, dalej, tylko to są informacje, tak jak mówiłem, w kontekście tego meczu, że na początku wszyscy do nas podchodzili pressingiem, później nagle ktoś zaczął szukać, czy może podejść niżej, wyżej. My sobie z tym też radziliśmy, adaptowaliśmy się do tych zmian i teraz jesteśmy w fazie, gdzie musimy rozmontowywać bloki obrony złożone z 9 piłkarzy będących w polu karnym, nawet nie na swojej połowie. Także myślę, że to są takie kontekstowe, powiedzmy, wskaźniki, które pokazują, na co nas stać. A ja cały czas twierdzę, że to nie jest maks. Pamiętasz, że ostatnia rzecz, jaką chciałem zapytać króciutko, pan już do tego się trochę odniósł na konferencji. Skra poniosła 8 porażek z rzędu jako trener. Mógłby coś pan powiedzieć drużynie, która może być w takim, no już nie wiadomo, czy tylko sportowym dołku, żeby ją spróbować podnieść? Oczywiście nie jestem osobą, która powinna to robić, bo bardzo łatwo jest krytykować trenera, krytykować piłkarzy za to, w jakim stanie jest drużyna, bo jak nie można wygrać 7 czy 8 kolejnych meczów, ale nikt nie wie, jak ta drużyna pracuje, czy pracuje dobrze, czy pracuje systemowo. Trzeba sprawdzić wskaźniki, które są powiedzmy, dzięki którym można ocenić oprócz suchego wyniku to, w jaki sposób pracują. Do tego sytuacje z boiskami, z treningiem, z warunkami, z innymi kwestiami, powiedzmy, pozasportowymi, to wszystko ma wpływ. Dlatego ja nie chciałbym się tutaj mądrzyć i myślę, że to lepsze pytanie byłoby do trenera Dziłki, a wiem doskonale po sobie też i po innych kolegach po fachu, że czasami trener też musi się gryźć w język, bo powiedzieć, co się myśli, co się czuje, czasami tak w sposób bezpośredni nie pomoże, a wręcz może zaszkodzić. Dlatego ja wierzę w pracę i w ludzi. Jeżeli ludzie będą wiedzieli, jaki jest cel, będą wiedzieli, że ta praca ma sens, to się zawsze obroni, bo nie spotkamy się jeszcze z sytuacją, w której wszystko by było na miejscu. I przy braku cierpliwości coś, mówiąc znów kolokwialnie, nie wypaliło. I dlatego myślę, że tutaj trzeba było mieć więcej danych. Nie o tym, co się dzieje na boisku, bo tak jak zresztą powiedziałem, trener Dziłka dobrze poukładał zespół, ma pomysł, jest powtarzalny. A to w piłce z perspektywy trenera i drużyny najważniejsze, bo czasami w piłce momenty decydują o tym, czy się zdobywa 3 punkty, czy się je traci. Dziękujemy. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję.